Dzisiaj, w sobotę 29 kwietnia, rozpoczyna się w Cieszynie 25. jubileuszowy przegląd filmowy Kino na granicy. W czytelni i kawiarni literackiej Avion w czeskim Cieszynie z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, podczas której organizatorzy szczegółowo przedstawili bogaty program tegorocznego przeglądu. W programie nie brakuje bowiem niespodzianek i znakomitych gości. Oprócz filmowych propozycji znajdą się również wydarzenia towarzyszące, muzyczne, plenery filmowe, wystawy oraz spotkania z cyklu Literatura na granicy. Jubileusz jest takim, jakby powiedzieć, świętem dla nas i dla naszych widzów, gości. Nie chcemy właściwie specjalnie wspominać. Dużo wspominaliśmy 5 lat temu, a teraz raczej patrzymy w przyszłość. Taki jest też ten plakat, że on jest z taką, nie wiem, tęczą, ze słońcem. Jest troszkę monumentalne są te litery, ale o to chodzi, że to jest właściwie jedyny akcent monumentalny. Reszta jest taka, powiedziałabym, właśnie optymistyczna. Czyli patrzycie do przodu, patrzycie w przyszłość, nie w przeszłość, nie będzie podsumowań? Podsumowań nie będzie, aczkolwiek go dopytają. Jest to nieuniknione, prawda? Więc przed chwilą też telewizji właśnie mówiłam o tym, co się działo 25 lat temu. Ale no tak powiem szczerze, że z ekipy, która zaczynała, to zostałam tylko ja. No, ale więc no nie wiem jak długo. Nie wiem jak długo no, to będzie trwać. Zdrowia proszę życzyć. No to zdrowia oczywiście, że życzymy, tej siły pieniędzy, bo to jest też właśnie ważne. No to właśnie, czyli co? Ekipa nowa, młodzi ludzie, zaangażowani, pełni energii? Ciągle je odmładzają się, natomiast rzeczywiście no jest, są takie osoby, które od 18 lat pracują i są zawodowo ustawieni, odnoszą sukcesy zawodowe, mieszkają w różnych miastach, innych w Polsce czy w Czechach i oni rzeczywiście no, towarzyszą nam, natomiast teraz się troszkę odmładza. No potem jest ekipa, jest tak parę roczników. Ostatnia jest, nie mamy nikogo w sztabie takiego zupełnie młodego, to są wolontariusze. Tak od 5 lat to jest taki staż najkrótszy. To duże przedsięwzięcie. Ile tak osób jest zaangażowanych w cały ten festiwal? To znaczy około 50-60, natomiast wolontariuszy mamy setkę. No to nie jest to rzeczywiście łatwe, bo jest dużo, właściwie moglibyśmy tylko się zamknąć w kinach i pokazywać filmy, ale lubimy też takie imprezy towarzyszące, bardzo nam pięknie się rozwija Literatura na granicy, zapraszamy na Wzgórze Zamkowe do Dużego Namiotu, to już by mógł być taki osobny literacki festiwal, także z tego jestem niezwykle dumna, bardzo jakoś tak wdzięcznie rozwija się też to czytanie dzieciom, w tym roku nie aktorki jak zwykle, tylko pary aktorskie, więc to będzie też bardzo, myślę, przyjemne. No cóż jeszcze, no wróciliśmy do klubu festiwalowego, więc będzie dzisiaj Luk, potem polski, czeski, słowacki zespół jeszcze. No Luk jest największą gwiazdą tutaj tego naszego namiotu muzycznego. Będzie można potańczyć potem przy DJ-ach. No o czym jeszcze zapomniałam? No, filmowo? Jeszcze dzisiaj koncert otwarcia. No to, i to jest takie przedsięwzięcie, które prawdę powiedziawszy przeklinam sama siebie, ponieważ okazało się, że chyba jestem producentką tego koncertu. Nie, no dużo czynników tam się składa, bo tam jest osobno małżeństwo Komasa Łazarkiewicz, czyli Antek dyrygent, Mary wokalistka. Mamy świetnego pianistę, który był nominowany do Fryderyka, no i orkiestrę. Także wszystkie te puzzle trzeba było poskładać. Wczoraj mieli próbę w Krakowie, dzisiaj próba generalna. No mam nadzieję, że to będzie piękny koncert. Koncert na otwarcie to nowość. To nowość, ale jest związana bardzo z jednym z takich naszych cykli, no myślę, że najważniejszym. To jest filmowa rodzina, bo jest to absolutny ewenement, żeby w jednej rodzinie były osoby tak utalentowane artystycznie. To jest oczywiście Agnieszka Holland, to jest Magda Łazarkiewicz, jej nieżyjący mąż Piotr Łazarkiewicz był właśnie też reżyserem i to świetnym. No nie będę tam dalej, no Kasia Adamik oczywiście, Laco Adamik, to jest jeszcze rodzina, która łączy Polskę, Czechy i Słowację. No. Także to było naturalne, bo tutaj wymieniłam właściwie reżyserów, ale również trzeba by powiedzieć o muzycznych talentach. No Antek Komasa Łazarkiewicz nie tylko do filmów Agnieszki Holland skomponował muzykę, czyli do Gorącego Krzewu, do Szarlatana, do Pokotu, ale również do takich filmów jak Fowadis Aida czy Kamerdyner, więc to było jakieś takie naturalne. Śmieję się, że chętnie bym nawet Wicia, ich synka, dzisiaj wzięła na scenę, bo sami jesteśmy ciekawi, w jakim kierunku to dziecko pójdzie, czy jak babcia będzie reżyserem i ciotki, czy będzie po prostu muzykiem jak tata i mama. To jeszcze króciutko, jeżeli chodzi o aktorów, jeżeli chodzi o filmy, na co zwrócić uwagę?
No, na wszystko, na wszystko. Ja powiem szczerze, że ja bym... Mnie bardzo zależało, żeby pokazać filmy Agnieszki Holland, które ona zrobiła na Zachodzie. I one rzadko można je zobaczyć. To jest właśnie mój ulubiony Olivier, Całkowite zaćmienie, Plac Waszyngtona. No wszystkiego nie jestem w stanie wymienić. No to ja bym na pewno. To jest dla mnie absolutny hit. No... Z nowych filmów, no ja uwielbiam Strzępy, tylko jest to film tak poruszający, że jeżeli ktoś ma w rodzinie Alzheimera i rodzica, który ma Alzheimera, to nie wiem, czy powinien oglądać. No mnie ten film niezwykle poruszył. Z kolei takim niezwykle przyjemnym, uroczym jest Tonia, Marcina Bortkiewicza. To jest po prostu tak fantastyczny film, który mówi o trudnych problemach w taki lekki sposób. Chyba muszę iść na konferencję, bo już przyszli po mnie. Cieszynie, długi weekend z kinem na granicy, tradycyjnie. Bardzo długi weekend, po pandemicznej przerwie wreszcie jest normalnie. To znaczy jest filmowo, jest muzycznie i będzie kulinarnie. Także bardzo ciekawie się zapowiadają najbliższe dni w Cieszynie. Bardzo ciekawie, na co konkretnie zwrócić uwagę. Już nie pytam o te filmy, ale o tą całą otoczkę tego festiwalu. Tak, ponad 100 filmów, wielu gości, wielu twórców odwiedzi w tych dniach Cieszyn i Czeski Cieszyn. Natomiast my bardziej skupiamy się siłą rzeczy na wydarzeniach muzycznych. Dzisiejszy koncert inaugurujący festiwal z muzyką filmową Antoniego Komasy oraz utworami Mary Komasy. Mamy powrót klubu festiwalowego na Wzgórze Zamkowe w Cieszynie. Tak więc też 4 ciekawe koncerty, 4 afterparty z DJ-ami, wyjątkowy projekt w jazz klubie Strzelnicy w czeskim Cieszynie, gdzie wystąpi poeta ukraiński Andruchowicz z eksperymentalną grupą z Wrocławia Skarbido. To jest też powrót na nasz festiwal, więc będzie się działo. Będzie się działo, czyli które miejsca jeszcze raz warto odwiedzić i mieć na uwadze, jeżeli chodzi o ten długi weekend w Cieszynie? Słuchajcie, tych miejsc jest sporo, bo po polskiej stronie Teatr, Dom Narodowy, Wzgórze Zamkowe, po czeskiej stronie Strzelnica, Kino Central. Także Kafe Muzeum. Kafe Muzeum, Kawiarnia Avion. Kawiarnia Korneli Przyjaciele. A do tego jeszcze Most Przyjaźni, na którym jesteśmy, gdzie codziennie od dziś do wtorku o 21:00, jeżeli aura pozwoli, projekcje plenerowe. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik.